Jesteś już dużym chłopcem. Już 4 latka mam, przedstawić chcę się wam. Możecie mówić mi Kajtuś. Świat szybko zmienia się, ja wszystko poznać chcę. Co chwilę nowa zagadka. Mama i tato słuchają mnie. Ja wciąż pytania zadawać im chcę. A kiedy jest mi źle i płakać mi się chce, niech wszyscy wiedzą, że Kajtuś, 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 och Kajtuś. To ja! Biedny Kajtuś, tym razem naprawdę napytał sobie biedy. No proszę, co się stało? Poczytajmy. Opowiadanie ma tytuł Kajtuś i lalka. Wszystko zaczęło się wtedy, kiedy mama Kajtusia robiła sobie makijaż, szykując się do wyjścia. Kajtusiowi podobały się kolory kosmetyków. Wyglądały jak jego farby. Mamo, co robisz? Maluję się. Po co? Żeby ładnie wyglądać, kiedy wyjdę. Kajtuś uważał, że jego mama zawsze pięknie wygląda. To nie jest do zabawy. Lada chwila będzie tu Ewa. Zejdź sobie na dół i poczekaj na nią. Papa, mama! Jedz, Ruziu! Może pójdziesz pobawić się chwilę u siebie, a ja przygotuję Ruzię do spania? Dobrze. Papa. Chcesz, żeby ci poczytać? Kajtuś spojrzał na kosmetyki mamy i przyszedł mu do głowy pewien pomysł. Kajtek, gdzie jesteś? Co robisz? Kajtuś wiedział, że zniszczył lalkę Ruzi i bał się, że nie spodoba się to Ewie. O, tu jesteś. Powiedz mi, co robiłeś? Ewa! Ewa! Ojejku, Ruzia się obudziła. Kajtek, nie widziałeś gdzieś lalki Ruzi? Nie. Na pewno? Mówi, że zostawiła ją w łazience. Zaraz, chyba ją widzę. Możesz na chwilę wstać? Kajtek, ojej. Co się stało tej lalce? Będziesz na mnie zła i mama też się będzie gniewać. Co się dzieje? Zdaje mi się, że dzieci się nie nudziły. Mama! Zobaczmy, czy da się coś z tym zrobić. Kajtuś opowiedział mamie, jak pomalował lalkę i jak potem się bał, że wszyscy będą się na niego gniewać. Chciałem, żeby lalka wyglądała tak ładnie jak ty, mamusiu, ale jakoś mi nie wyszło. Udało nam się. Ruzia dalej lubi swoją lalkę. Przepraszam, mamusiu. Mój kochany synek. Cieszę się, że zostaniecie tu na noc. I posłuchajcie, co robił Kajtuś w tej historii. Ma ona tytuł Kajtuś nocuje u kolegi. Wszystko działo się tego dnia, kiedy Leon zaprosił Kajtusia, żeby nocował u niego. Kajtuś razem z mamą pakowali rzeczy. Kajtek, zobacz, niczego nie zapomnieliśmy? Mojej piżamy! Tak jest! Jeśli masz zamiar nocować u Leosia, musisz ją zabrać. Czy masz już wszystko? Tak.
Kajtuś pierwszy raz w życiu miał nocować u kolegi w domu. Był tym bardzo przejęty. Wsiadaj, synku. Wydaje mi się, że czegoś zapomnieliśmy. Tylko co to może być? Zastanówmy się. Piżama? Piżama! Szczotka do zębów? Szczotka do zębów! Twój miś? Tak, mój miś! Zapomnieliśmy misia! Dobrze, teraz masz wszystko. Jedziemy? Tata Leosia zbudował mu domek na drzewie, a Kajtuś lubił się w nim bawić. Kajtusiu, Leosiu, pora na kolację. Idźcie umyć ręce. Kajtuś wspaniale się bawił w domu Leosia, lecz kiedy przyszła pora kolacji, poczuł się samotny. Zaczął myśleć o mamie i tacie i swoim domu. Nie jesteś głodny? Jestem. Zobaczymy. Kto pierwszy zje, ten pierwszy dostanie deser. Potem Kajtuś i Leon szykowali się do snu. Kajtuś zobaczył, że w domu u Leosia nawet mycie zębów było dobrą zabawą. Lecz kiedy trzeba było się kłaść, Kajtuś poczuł, że tęskni za mamą i za tatą i swoim domem. Zrobiło mu się bardzo smutno. Gotowi do spania? Kajtusiu, wejdź do łóżka. Dobranoc, skarbie. Ojejku, co się stało, Kajtusiu? Ja chcę wrócić do domu. Mam pomysł. Może chcesz porozmawiać ze swoją mamą? Mamo, ja chcę wrócić do domu. Czy miś też chce z tobą wrócić? Miś? Biedny miś. Pewnie czuje się bardzo samotny w twoim plecaku. A tak się cieszył, że będzie z tobą spał u Leosia. Kiedy Kajtuś przytulił się do misia, nie myślał już o powrocie do domu. Położył go na poduszce i dał mu dużego buziaka. Czy twój miś czuje się już lepiej? Tak, bo mocno go przytuliłem. Świetnie! Dobranoc, płynanoc! Karaluchy po poduchy! Mogę zacząć czytanie? Poczytasz o Kajtku? Opowiadanie ma tytuł Kajtuś wyprowadza psa. Przyszedł Tobi! Kajtuś poznał już tego słodkiego pieska. Cześć, Kajteczku. Sąsiedzi zostawili go u mnie. Chciał się z tobą zobaczyć. Weźmiemy go na spacer? Pewnie. Hurra! Dasz mi go? Oczywiście. Zobacz, babciu, dlaczego on usiadł? Czeka, żebyś mu powiedział, czy może przejść. Powiedz idź, jeśli droga wolna. Idź. Kajtusiowi bardzo się podobało, że piesek go słucha. Wow, wow, wow. Zobacz, co dla ciebie mam. On chce się bawić. Rzuć piłeczkę i powiedz aport. Powinien ci ją przynieść. Aport. Jaki grzeczny. Powiedz oddaj. Oddaj mi. Wow. Aport. Kajtuś dawno się tak dobrze nie bawił. Tato, wiesz, o czym naprawdę bardzo marzę?
czym, synku? Chciałbym małego pieska. Tak, jest wyjątkowo miły. Ale przypominam ci, że mamy już jedno zwierzątko, mamy Gilberta. Ja chciałbym psa. Z psem można wychodzić. Kiedy ty i Róża będziecie trochę starsi, pomyślimy o wzięciu psa. Dobranoc. Dobranoc, tato. Kajtuś nie chciał czekać, aż będzie starszy. Natychmiast chciał mieć pieska. Rano Kajtuś znalazł pieska zabawkę i przyszedł mu do głowy pewien pomysł. To będzie smycz. Mamo, tato, zobaczcie! O, co takiego? Niespodzianka! Patrzcie! Piesek, spacer! Odtąd Kajtuś miał własnego psa, z którym mógł codziennie wychodzić. Komu poczytać książeczkę? Tej właśnie chcecie posłuchać? Tak! Czytaj, babciu! Zobaczmy, jaki ma tytuł. A tak, Kajtuś zgubił skarpetkę. Ja chcę skarpetki! Kajtuś od razu znalazł swoją ulubioną skarpetkę. Ale drugiej nie było. Nigdzie jej nie widział w swoim pokoju, a więc postanowił pójść do pralni. Pomyślał, że może została w pralce. Lecz nie mógł tam zajrzeć, bo był za niski. Postanowił, że przyniesie krzesło. Próbował otworzyć drzwi, ale były zamknięte. Trochę go to przestraszyło. Mamo! Mamo! Kajtek, tu jestem, tata, nie bój się. Tato! Tato! Nie mogę otworzyć drzwi! Poczekaj, zaraz cię stamtąd wydostanę. Spokojnie. Po twojej stronie nie można przekręcić gałki, tak? Tak, tato. Po mojej też chyba się zacięła, ale pokręcę nią delikatnie. Nareszcie się udało. Skąd się tu wziąłeś? Szukam swojej skarpetki. I poszedłeś do pralni? Poszukajmy jej razem, zgoda? Zgoda. Rano mama wyniosła pranie. Może zgubiła ją na schodach. Chciałem zajrzeć do pralki. Dobry pomysł. Razem popatrzmy. Widzisz swoją skarpetkę? Nie. Czyżbym znowu zapomniała zamknąć drzwi? Co ze mną jest? Ja tu nic nie widzę. Pokaż! Nic tu nie ma. Trudno. Weźmiemy inne skarpetki. Pewnie ci zimno w stopę. Ja chcę moją ulubioną skarpetkę. Jak włożysz na nogi skarpetki, pomożesz mi zreperować zamek w drzwiach. Coś mi się zdaje, że ktoś znowu zatrzasnął drzwi. Kochanie, jesteś tam? Hej! Zawołajmy razem. Mamo! Mamo! Tym razem Kajtuś się nie bał, bo był razem z tatą. Ojej, jesteście tam? No nie, klamka wypadła. Tata wytłumaczył mamie, jak włożyć klamkę i mama otworzyła drzwi. Naprawię to, zanim znowu ktoś się zatrzaśnie. Tylko przyniosę narzędzia. Co się stało z twoją skarpetką? Zginęła gdzieś. Ja chyba wiem, gdzie jej szukać. Zajrzyj do kosza. Jest tutaj! Kajtuś włożył skarpetkę, a potem pomógł tacie naprawić zamek, żeby już nikt nie zatrzasnął się w pralni. Siadajcie, dzieci! Poczytam wam nową historię o Kajtusiu. Posłuchajcie, co się u niego dzieje.
Ach tak, dzisiejsza opowieść ma tytuł Kajtuś sadzi marchewki. Kajtusiu! Synku, idź teraz na dwór do ogródka. Ktoś tam na ciebie czeka. Kajtuś był bardzo ciekawy. Kto to może być? Dziadek! Cześć! Co robisz? To będzie ogródek warzywny dla twojej mamy. Chciałbyś mi pomóc? Tak! Postanowiłem sobie, że posieję wszystkie możliwe rodzaje warzyw. Kajtuś nie przepadał za warzywami, ale podobał mu się pomysł zrobienia ogródka warzywnego. Chcę powierzyć ci specjalną misję. Czy zajmiesz się sianiem marchewki? Tak, dobrze. To są nasiona marchewek. A gdzie są marchewki? Musisz włożyć nasiona do ziemi, potem podlać porządnie wodą i wtedy wyrosną marchewki. Dziadek zaznaczył miejsce na grządce warzywnej, a Kajtuś rozrzucił nasiona dokładnie tak, jak pokazał mu dziadek. I już! Dziadku, chyba coś źle zrobiłem, bo nie ma żadnych marchewek. Och, musisz być cierpliwy. Minie prawie całe lato, zanim wyrosną. Całe lato? Obrazek gotowy! To dobrze. A ja mam patyczek do lodów, na którym go przykleimy. Dzięki temu będzie wiadomo, gdzie posiane są marchewki. Kajtuś zaglądał codziennie do ogródka, żeby sprawdzić, czy już się pojawiły. A po kilku tygodniach... Liście marchewek? Zostaw moje marchewki! Sio, sio! Kajtuś nie wierzył, że jego marchewki w ogóle kiedyś wyrosną. Tak długo to trwało. Lecz po kilku tygodniach... Cześć, Kajtku! Zajrzałem właśnie do naszego ogródka i wiesz co? Twoje marchewki pięknie wyrosły. Naprawdę moje marchewki? Muszę je zobaczyć. Pójdziemy razem. Ojo, tylko liście? Nie ma marchewek. Liście widziałem. Nie bądź taki pewien. Złap za liście i ciągnij. Wtedy zobaczysz. Ja, marchewki! Smacznego, moi drodzy! Tę marchewkę sam wyhodowałem! To wspaniale! Gratuluję ci, synku! Popatrz na Ruzię! Jej chyba też ona bardzo smakuje! I chociaż Kajtuś dalej nie przepadał za warzywami, uznał, że jego marchewki są pyszne! Czytanie czy kąpiel? Co wybieracie? Czytanie! Czytanie! Zgoda! Najpierw poczytamy, a potem kąpiel. Dobrze? Zobaczymy, co też nasz Kajtuś dzisiaj robił. Opowieść ma tytuł Kajtuś uczy się pływać. Synku, jestem tutaj. Ojej! Nie chcesz wejść do wody? Tam coś jest! Zobacz! Patrz, tata! Może następnym razem wejdziesz ze mną do dużego basenu? Dobrze! Pamiętasz, jak było na basenie? Chciałbyś, żeby tata nauczył cię pływać? Tak! Kilka dni później była pierwsza lekcja, która mu się bardzo podobała. A już po kilku radził sobie coraz lepiej i lepiej. Sam do ciebie przypłynę! Wiem, że dasz radę. Sam przepłynąłem! Sam przepłynąłem!
Kajtuś chciał pływać i nurkować, tak jak jego starsi koledzy. I co, wracamy do wody? Teraz chcę pływać sam, bez pomocy. To może być dobry pomysł. Hurra! Uwaga, wchodzę do wody! Tatusiu, chodź do mnie! Zobaczysz, jak całkiem sam pływam! Tak, trzymaj. Ręce na wodzie, tak jak pokazywałem. Doskonale! Ja pływam! Widzisz, tato? Jestem przy tobie. Nauczyłeś się. Patrz na mnie! Ja pływam! Kajtuś się wystraszył. Kajtek! Chodź do mnie. Na szczęście był przy nim tatuś. Nie wpadaj w panikę. Płyń do mnie. Tak jak przedtem. Trochę się wystraszyłeś, co? Ale wiedziałeś, że tu jestem, prawda? Tak, tato. I wiesz co? Naprawdę świetnie pływasz. I to całkiem sam. Tak myślisz? Serio? Jestem z ciebie bardzo dumny. Na dworze robi się coraz zimniej, a my w ciepłym pokoju poczytamy książkę. Zobaczymy, co dzisiaj słychać u Kajtusia. Opowieść ma tytuł Kajtuś grabi liście. Kajtuś i Ruzia bawili się tak świetnie, że wcale nie zauważyli mamy i taty, którzy im się przyglądali. Kajtusiu, Ruziu! O, widzę, że świetnie się bawicie. Mamo, tato, pobawicie się z nami? Tato, jesteś wiatr! Ruziu, pokaż czerwony liść. Tak, bardzo dobrze. A ja mam żółty i drugi czerwony. Dziękuję, synku. Dziękuję ci, Ruziu. Kajtuś lubił spędzać czas z rodzicami i bawić się z nimi liśćmi. Pora wracać do domu na kolację. Idziecie ze mną? Zostanę zagrabić liście. Kajtuś dawno tak dobrze się nie bawił i nie chciało mu się wracać do domu. Pomyślał, że taki dzień mógłby nigdy się nie skończyć. Mogę zostać i pomóc tacie grabić? Oczywiście, to bardzo dobry pomysł. Och, dzięki! Widzisz, ile tego jest? Myślisz, że sobie poradzimy? Tak. Bardzo lubię grabić liście, a ty? To dosyć ciężka praca, ale miła, kiedy robimy to razem. Kajtuś lubił pomagać tacie, ale też lubił się bawić. Wyobraził sobie, że górki liści to wielkie domy w mieście. Ja bym chciał mieszkać w tym. Kajtkowi tak spodobała się nowa zabawa, że wcale nie zauważył, kiedy zapadł zmierzch. Chodź, zobacz mój dom! Ojej, jaki wspaniały dom! Sam go zrobiłeś? Tak. Chodźcie do domu, kochani! Kolacja na stole! Tatusiu, to był najlepszy dzień! Dla mnie też. Jestem szczęśliwy, kiedy mam przy sobie rodzinę. Ja też! Skończyliście grabić liście? Tak!
było ich bardzo, bardzo dużo. Zbudowałem z nich miasto. A nasz kajtuś Zuch pomógł mi. Hej, co ty masz na głowie? Chodźcie, dzieci, poczytam wam książkę. Kiedy Kajtuś miał zaledwie 3 latka, pierwszy raz pojechał nad morze. Dzisiejsza historia ma tytuł Kajtuś nad morzem. Rodzice Kajtusia postanowili wybrać się na wakacje. To była ich pierwsza wyprawa nad morze. Nad morze, nad morze, musimy zobaczyć morze. Kajtuś, Luzia, słyszycie to? Co to jest? Tak właśnie szumi morze. Jesteśmy na miejscu. Kajtuś był bardzo przejęty. Nie mógł się doczekać, kiedy będzie na plaży. Mamo, zobacz to morze. Tak, synku, ale słońce jest bardzo ostre. Dlatego posmaruję cię kremem z filtrem. Nie, to łaskocze. Papa. Parasol, będziesz w cieniu. Jaki ładny widok. Kto idzie ze mną do wody? Ja idę. Kajtuś jeszcze nie umiał pływać, a więc mocno trzymał tatę za rękę. Och, jaka zimna. O, trzeba się najpierw przyzwyczaić. Kajtuś zawsze lubił pikniki, ale piknik na plaży był najlepszy ze wszystkich. Na kanapce był piasek. Mamo, zobacz! Hej, to moja kanapka! Cześć! Kajtuś poszedł za tym dziwnym krabem, noszącym swój dom na grzbiecie. Aż dotarł do wody i zobaczył w niej pełno morskich zwierząt. Była tu rozgwiazda, konik morski i małże. Ała! Kto mi pomoże budować zamek z piasku? Ja chcę! A ty, sio! Rusia, patrz! Najpierw tak, a potem tak. Mamo, tato, widzicie? Słońce zaszło, pora do domu. Mój zamek. Trudno, wrócimy jutro i zbudujesz sobie drugi zamek. Ale wrócimy tutaj jutro, pojutrze i pojutrze i pojutrze. Ciekawe, co dzisiaj robił Kajtuś. Opowieść ma tytuł Kajtuś i Gilbert. Zobacz, Gilbercie, na tym obrazku jest kotek. Już mi się nie chce rysować. Chciałbym się z kimś pobawić. Ruziu? Kajtuś szukał towarzystwa do zabawy, ale wiedział, że nie powinien budzić Różyczki. Kajtuś! Ssss! Wiesz, że nie wolno jej budzić? Tato, nudzę się. Nie mam z kim się pobawić. Poczekaj, synku. Ruzia musi się wyspać. Później się pobawicie.
Kajtuś nie chciał czekać. Chciał się z kimś pobawić teraz. Pobawisz się ze mną, Gilbercie? Kajtuś natychmiast wymyślił inną zabawę. Zaraz wracam. Kajtuś wiedział, że historyjka o psie raczej nie spodoba się Gilbertowi. Ale o myszkach na pewno chętnie posłucha i o ptaszkach też. Mam książeczkę i poczytam ci o dzielnej myszce, która nazywała się Mysia. Pewnego dnia Mysia miała koleżankę i ona nazywała się Musia. I pewnego dnia Mysia i Musia... Gilbercie, zobacz, jaka to słodka myszka. Gilbercie, patrz tutaj. Wiem, w co się pobawimy. Bardzo ładnie. Tatuś zabierze cię na spacerek. Uważaj, popraw tam w rogu. Ja i Gilbert bawimy się w dom. Ja jestem tatusiem. Słuchaj, czy Gilbert lubi ludzkie zabawy? Ludzkie zabawy? Ty na przykład nie lubisz bawić się jak maluszki. Bo już nie jesteś maluszkiem, prawda? Tak. No widzisz? A Gilbert jest kotem, nie człowiekiem. Dlatego on woli kocie zabawy. Wiesz, jak koty najbardziej lubią się bawić? Tak. Wolisz kocie zabawy, prawda, Gilbercie? Miau. Łap kotku. Miau. Teraz dwa kotki bawią się razem. Miau. Brrr. O, jakie mamy dwa miłe kotki. Poskładałam już pranie. I teraz, dzieci, mogę wam poczytać ulubioną książeczkę. Co dzisiaj porabiał nasz Kajtuś? Kolejna historyjka ma tytuł Kajtuś się ubiera. Mama Kajtusia postanowiła zrobić wielkie pranie. I Kajtuś też był bardzo zajęty. Pomagał jak umiał. O, gdzie są drzwi? Nie mogę się z tobą bawić, Gilbercie. Mamo, zobacz, co przyniosłem. Dziękuję ci, synku. Jaki z ciebie duży chłopiec. Kajtuś był bardzo dumny, że pomagał. Sprawiało mu to przyjemność. Ej, mamo, patrz na mnie. Synku, może teraz idź do siebie, żeby się ubrać. Kajtuś pomyślał, że skoro jest dość duży, żeby pomagać przy praniu, będzie też umiał sam się ubrać. Był tylko jeden kłopot. Wszystkie swoje ubrania zaniósł na dół i nie miał co włożyć. Och, nie! Kajtusiu, cicho, obudzisz Ruzię. Dlaczego chodzisz w samych majtkach? Nie mam żadnych ubrań. O! Och! To niemożliwe. Masz mnóstwo ubrań. O raju, masz rację. Już wiem. Pobawimy się w coś. W przebieranki. Nie mogę jeszcze nosić ubrań dla dorosłych. Dlaczego? Jestem za mały. Zaraz to sprawdzimy. Proszę bardzo. Pasują w sam raz. Pan będzie uprzejmy, ser, przymierzy ci jeszcze i to. Ale łaskocze, da
Poczekaj, jeszcze coś by się przydało. Gentleman w każdym calu. Wiesz, podobają mi się te wąsy. I kto powiedział, że jesteś za mały na dorosłe ubranie? Hurra! Kajtusiu, jak ty się przebrałeś? Cóż to za przystojniak? Koniecznie muszę wam zrobić zdjęcie. Dzieci, co się stało? Czekamy na koleżanki i kolegów. No, to może opowiem wam bajkę. Co dzisiaj robił Kajtuś? Dzisiejsza bajka nosi tytuł Przyjaciele Kajtusia. Przyjaciele Kajtusia. Kajtuś użalał się nad sobą. Co się stało, Kajtusiu? Nie jesteś wesoły? Nie jestem. Nie mam się z kim bawić. Nie masz przyjaciół? Nie, nie mam. Wtedy Kajtuś naprawdę myślał, że nie miał przyjaciół i dlatego czuł się bardzo smutny i samotny. Na pewno masz przyjaciół. Zastanówmy się przez chwilkę. A ta miła Klementynka? Klementynka uwielbia cukierki. Mogę? Nie. Dobrze. Chcesz cukierka? O nie! Ułożę te żółte w rzędzie. Kajtusiu, ten cukierek leżał na podłodze. Nie możesz go zjeść. Poczekaj, mam inne cukierki. Są czyste. To koleżanka, a może masz kolegów? Oj, chyba jednak nie mam. Pomyślmy. A ten chłopiec Leon? Leon jest śmieszny. Czego się tak śmiejecie? Z niczego, mamo! No więc, to już dwoje przyjaciół. Masz innych? Nie. Naprawdę? A Gilbert nie jest twoim przyjacielem? Kajtuś zapomniał o kotku, który był jego przyjacielem. Gilbert, mój przyjaciel. Kajtuś poczuł się lepiej. Na początku wydawało mu się, że nie miał żadnych przyjaciół. Teraz Kajtuś wiedział, że ma ich troje. A skoro ma troje przyjaciół, to może ma ich o wiele więcej. Ruzia jest moją siostrą i moją przyjaciółką też. Masz rację. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry panu. Pan Hinkiel też jest moim przyjacielem. Mam ich wielu, prawda, babciu? Tak, masz. Zobacz, kto idzie. O, to mamusia i tatuś. Jesteście moimi przyjaciółmi. Jak Ruzia, Gilbert, pan Hinkiel, Klementyna i Leon. Czy wymieniłeś wszystkich? Tak. Nie zapomniałeś o kimś? O, tak. Też jesteś moją przyjaciółką, babciu. Pora na bajkę. Co dzisiaj robił Kajtuś? Dzisiejsza bajka nosi tytuł Kajtuś sprząta swoje zabawki. Kajtuś sprząta swoje zabawki. Kajtusiu, gdzie jesteś? Dziwne, że nie ma Kajtusia, kiedy mam czekoladowy budyń. Tak jest. Kajtuś uwielbia czekoladowy budyń. Hej, poczekaj na mnie. Ale tu bałagan.
co ci mówiłam, Kajtusiu? Nie powinienem zostawiać zabawek na schodach. Kajtuś wiedział, że nie powinien zostawiać zabawek na schodach. Odnieś się do swojego pokoju. A, budyń! Uwielbiam czekoladowo-czekoladowy budyń. Kajtusiu, chodź tu proszę. To chyba coś ważnego. Powinieneś sprawdzić, co chce tata. Kajtusiu, co ci mówiłem na temat zostawiania zabawek na podjeździe? Że tak nie wolno robić. Właśnie. Więc odłóż je na miejsce, proszę. A co z moim czekoladowym budyniem? Budyń może poczekać. Chodź, pomogę ci. I choć tata mu pomagał, Kajtuś nie był zadowolony. Kajtusiu, chcę z tobą porozmawiać. Kajtusiu, najpierw posprzątasz zabawki, a potem możesz zjeść czekoladowy budyń. Tak, tato. Zebraliśmy już wszystkie zabawki? Na pewno, spójrz. Więc pora na czekoladowy budyń. Hurra! Czekoladowy budyń! O, chyba powinieneś to zobaczyć. Kajtusiu, masz dużo zabawek i zajmują tyle miejsca. Wiem. A starymi zabawkami już się nie bawisz. Co z nimi zrobimy? Może kilka z nich oddasz Ruzi? Jedną mogę jej dać, ale potem dam jej więcej. Przydałoby ci się pudło do chowania zabawek. Pomożesz mi je zrobić? No tak. Jak tylko zjem czekoladowy budyń. No, skończyliśmy. Dzięki, tato. Sprawdźmy, czy pokrywa pasuje. Dzieci, pora na bajkę. Kajtuś nie jest zadowolony. Ciekawe dlaczego. Dzisiejsza bajka nosi tytuł Kajtuś występuje w cyrku. Kajtuś występuje w cyrku. Och, Gilbercie, śnił mi się tygrys. Dzisiaj tatuś zabiera mnie do cyrku. Obiecaj mi. Sam się ubiorę. Tatuś się ucieszy. Ups. Auć. O nie, zapomniałem umyć zęby. Zobacz, sam się ubrałem. A, widzę. Naprawdę się postarałeś. Ale jest wcześnie. Nie chcę się spóźnić do cyrku. Do cyrku? Kajtusiu, to nie dzisiaj. Do cyrku idziemy jutro. Nie, nie, to dzisiaj. Ubrałem się. To dzisiaj. Chodź, Kajtusiu, pomożesz mi zrobić śniadanie. Nie, nie chcę. Głupi samochód. Głupi, 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 głupi. Kajtuś był w bardzo złym humorze, bo nie szedł do cyrku. Kajtusiu, przestań hałasować. Obudziłeś Ruzię. Masz natychmiast iść na dół. Nawet tata Kajtusia zaczął się złościć. Dlaczego nie mogę iść do cyrku? Chcę iść do cyrku! Chcę iść do cyrku! Zróbmy tosty. Wytniemy z nich kaczuszki tak jak babcia.
Nie! Nie chcę kaczuszek! To dla dzidziusiów! A co powiesz na cyrkowe śniadanie? Z tostów wytniemy zwierzęta cyrkowe i zjemy je z gotowanymi jajkami. Ale chyba o czymś zapomnieliśmy. To coś jest przed zwierzętami. Co to takiego? Parada! Cyrkowa parada! Oczywiście, parada! Przyniosę jajka! O! Trzeba było powiedzieć, że chcesz jajecznicę. To nie moja wina. Wiem, Kajtusiu, to nie twoja wina. To był wypadek. Tatusiu, tosty! A, gorące, gorące! Ajajaj, ajajaj! A. Mógłbyś występować w cyrku, tato. Dobrze żonglujesz. A Ruzia będzie klaunem. Co tu się dzieje? Bawimy się w cyrk. Weźmiesz udział w paradzie, mamusiu? Haha, będziesz kobietą jadącą na koniu. Nie sądzę, kochanie. Będę kobietą maszerującą do łóżka. Wiecie, jaka to pora? Pora na opowieść o Kajtusiu. Siedzicie? To posłuchajcie, co on dzisiaj robił. Chyba spotkał jakieś zwierzątka. Dzisiejsza historia ma tytuł Kajtuś idzie do zoo. Witam! Zapraszam do zwiedzania zoo. Jestem Zoja. Pokaże nam pani te wszystkie zwierzęta? Oczywiście! Zobaczysz, jakie to ciekawe, bo wiele z nich ma teraz dzieci, czyli młode. Zaczniemy od maleńkich wilków. Małe wilki? Naprawdę? Och! Widzisz te maleństwa? Tylko noski wystawiły. Powiedz, żeby wyszły. Chcę je zobaczyć. One dopiero wczoraj się urodziły i nie odstępują swojej mamy. A ja tak chciałbym je zobaczyć. Wiesz, Kajtuś, że one przez całe życie zostają z rodzicami? Czy wszystkie maluszki cały czas są przy swoich mamach i tatusiach? Nie, skąd? Większość z nich opuszcza rodziców, kiedy są starsze. Zobaczymy teraz inną rodzinkę? Tak, dobrze. Kajtusiowi podobało się, że zwierzęta też mają swoje rodziny. Gdzie oni są? Gdzie oni są? Spodziewam się, że są w swoim domku. Wątpię, czy uda się nam dzisiaj je zobaczyć. A poczekaj, może dopisze nam szczęście. O, ale ogromny. Jest chyba taki duży jak dinozaur. Dinoar, dinoar, dinoar. Wiesz, Kajtusiu, ten nosorożec to nie jest on, tylko ona. I też ma dzieci. Naprawdę? Małe nosorożce? Oczywiście, synku. Nawet duże zwierzęta mają dzieci. Zobacz, zobacz, dziecko nosorożec. Chociaż nie ma butelka, jest słodki jak cukierek. O, tutaj są wydry. Moje wydry. Najbardziej je lubię. Tego chłopca przywieziono do nas, kiedy był dzidziusiem. Czy on też ma rodzinkę? Niestety nie. Otóż jego mama nie żyje. Jego mama nie żyje? Jak on sobie poradzi? Pomagamy mu. I wiesz, ponieważ nie ma mamy, która by go wszystkiego nauczyła, my staramy się ją zastąpić. Uczymy go, jak pływać i zdobywać jedzenie. Pierwszy raz w życiu Kajtuś widział żywą wydrę morską. Czy moglibyśmy ją zabrać z nami do domu? Ależ nie, to niemożliwe. Jest już gotowa, żeby wrócić do oceanu. Z czego się śmiesz, synku? Ten szympans wygląda jak dziadek. Rzeczywiście, jest bardzo podobny do dziadka. Ale wiesz co? Tamten maluch jest trochę podobny do ciebie. Idzie się z nami przywitać. Patrzcie, Kajtuś jako listonosz. Zresztą w sam raz pasuje do naszej opowieści.
Jej tytuł to Kajtuś wysyła list. Nie nudzisz się, skarbie? Nie, mamo. Jaka wspaniała słoneczna pogoda. To ja narysuję słońce. O, proszę, przyszły listy. Ciekawe, co my tutaj mamy. O! O! Rachunki, rachunki, rachunki. Nic tylko rachunki. Ktoś mógłby chociaż raz przysłać mi coś miłego. Cześć, synku. Coś się stało? Mama chciałaby dostać miły list. O, naprawdę? Kajtuś powiedział tacie, że mama bardzo nie lubi rachunków i wolałaby list. Wiesz, może my go napiszemy. Właściwie masz gotowy list. Tak, zobacz. Mama na pewno się ucieszy. Wyślemy to mamie? Oczywiście. Postaram się, żeby listonosz jutro go dostarczył. Kajtuś wiedział, że pod listem trzeba się podpisać. Postawił więc znaczek. Podpis? Wspaniale! Jeszcze potrzebna nam jest koperta. Wiem, gdzie są. Zaraz przyniosę. Poczekaj. Aha, i stempelek. Mam! O, Gilbert! Kajtuś, gdzie jesteś? O! A co wy tu razem kombinujecie? Nic. Kompletnie nic. Zgadza się, synu? Tata ma rację, mamo. Jeśli chcemy, żeby mama rano dostała list, jeszcze dziś musi być gotowy. I musimy wstać o wiele wcześniej niż zwykle. Tak. Dobrze. O czym jeszcze trzeba pomyśleć? Nie nakleiliśmy znaczka. Zgadza się. Rano tata i Kajtuś wstali wyjątkowo wcześnie, żeby spotkać listonosza. Mamo, mamo, listonosz idzie! Mamusiu, jest do ciebie jakiś list. Ciekawe, co to może być. Kajtusiu, taka wspaniała niespodzianka. Nawet Gilbert się podpisał. Dziękuję, synku. Zatrzymam ten list na zawsze. Na zawsze? Ojej. To najpiękniejszy list, jaki dostałam. Może wam poczytam, zanim przyjedzie autobus? Zobaczymy, co słychać u naszego Kajtusia. O, proszę, akurat mamy opowiadanie pod tytułem Kajtuś i szkolny autobus. Kajtuś jeszcze nie chodził do szkoły, ale codziennie czekał, kiedy pod jego domem zatrzyma się szkolny autobus. Chciałby się nim przejechać razem ze starszymi dziećmi. Jeździł szkolnym autobusem. Ty pójdziesz do szkoły po swoich następnych urodzinach. Zobacz, to dziś. A tu będą twoje urodziny. Ja chcę teraz pojechać autobusem. Myślę, że nie ma przeszkód, żebyśmy poszli go obejrzeć, nawet jeśli cię nie zabierze. Następnego ranka Kajtuś i jego tata wstali bardzo wcześnie rano, żeby z bliska przyjrzeć się autobusowi. Tato, już jedzie! Już jedzie! Ojej! O, cześć, Kajtek! Jedziesz z nami autobusem? On jeszcze nie chodzi do szkoły. No, witaj, kawalerze. Wybierasz się do szkoły? Zaraz, zaraz. Ja ciebie pamiętam. Woziłem cię do szkoły, kiedy byłeś mały. Dzień dobry, panie Zieliński. Miło pana widzieć.
To mój syn Kajtek. Chciałby obejrzeć autobus. Witaj, Kajtku. Cieszę się, że cię widzę. Nie mogę się doczekać, kiedy ciebie będę podwoził do szkoły. Tato, ja chcę jechać autobusem. Ani się obejrzysz, jak nadejdzie ten dzień. Kajtek był bardzo rozczarowany. Ale może zabiorę cię jutro, o ile zgodzą się na to twoi rodzice. No i muszę jeszcze zapytać mojego szefa. Dlatego nie mogę ci niczego obiecać. Widzisz, jaki pan Zieliński jest uprzejmy? Chodźmy zapytać mamę. Ojej! Co to jest, synku? Szkolny autobus! A kto siedzi na miejscu kierowcy? Ja! Kajtusiu, pamiętaj, że dopiero jutro okaże się, czy możesz się nim przejechać. Cześć, Kajtek! Jedziesz dzisiaj z nami do szkoły? Kajtuś bardzo się denerwował. Nie wiedział, czy będzie mógł wsiąść do autobusu. Dzień dobry! Witaj, nie chcemy się spóźnić do szkoły, wsiadaj! Nie ma na co czekać, śmiało! Ojej! Kajtusiowi bardzo podobała się przejażdżka. Dojeżdżamy do twojego domu, tata na ciebie czeka. Cześć! Tato, widziałeś mnie? Jechałem autobusem! Pewnie, że widziałem. Powiedz dziękuję panu Zielińskiemu. Bardzo panu dziękuję! Do widzenia, chłopcze, cześć! Do zobaczenia po twoich urodzinach! Dzieci, poczytać wam? Chcesz przewracać kartki w książeczce? Dobrze! Możemy zaczynać. Tytuł tej historii to Kajtuś obserwuje ptaki. Babciu, idziemy? Nie poganiaj mnie, ptaki nie uciekną. Kajtuś wybierał się dzisiaj z babcią obserwować ptaki i nie mógł się doczekać, kiedy wyjdą. Bardzo lubił wszystkie wyprawy z babcią. Tu nie ma ptaków. Jesteś pewien? Nadstaw uszu. Słyszę je. Gdzie one są? Babciu, widzę je. Patrz, na drzewie. Przyjrzymy im się z bliska? Babcia zawsze wiedziała, co trzeba zrobić, zupełnie jak wróżka. Zawsze umiała czymś zaskoczyć Kajtusia. Teraz nadstaw ręce. Ziarenka? Tak jest. Zobaczysz, jak szybko będziemy mieli towarzystwo. Uważaj. Jaki ładny, jak mu smakuje. Wracaj! Nie goń go. Małe ptaszki boją się hałasu i ludzi. Musimy siedzieć bez ruchu i nic nie mówić. Wtedy się ośmielą. Wkrótce czerwony ptaszek wrócił, żeby jeść ziarenka. Zanim przyleciał następny, a za nim kilka innych. Aż trudno uwierzyć. Patrz! Orety! Zrobimy sztuczkę. Możesz stanąć? Dobrze, teraz wyciągnij rączki przed siebie i stój spokojnie. Jest ptaszek! Babciu, jest moich rąk! Kajtuś był bardzo przejęty. Jeszcze nigdy żaden ptaszek nie jadł mu z rąk. Idziemy już? Dlaczego gwizdzesz? To taka rozmowa z ptaszkami. Może się uda i ptaszki nam odpowiedzą. Próbuj, próbuj. Nie od razu się udaje. Musisz poćwiczyć. Babcia była zadowolona, że Kajtusiowi podobało się obserwowanie ptaków. Postanowiła, że da mu specjalny prezent. Jaki domek? Ale to nie jest domek do zabawy. Zobacz. Babciu,
deszczu. Ziarenka się wysypują. Tak powinno być. To jest karmi dla ptaków. Mam go od wielu lat i pomyślałam, że teraz dam go tobie. Przyjdą tu ptaki? Nie mam pojęcia, zobaczymy. Pajtuś i babcia zdecydowali, że powieszą karmnik na tarasie. To odpowiednie miejsce. Będziesz mógł obserwować ptaki ze swojego okna. I tak Kajtuś polubił obserwowanie ptaków, zupełnie jak jego babcia. Wersja polska, GMC Studio. Bohaterom głosów użyczyli Julita Kożuszek-Borsuk, Elżbieta Gertner, Katarzyna Łukaszyńska, Mirosława Niemczyk, Edyta Torhan, Andrzej Chudy, Dariusz Błażejewski i inni. Dialogi polskie Dorota Brewińska. Realizacja i reżyseria Jerzy Eusebiusz.